Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy przygotowywać bardzo proste danie, a mianowicie tartę ze szpinakiem i z ricottą. Do przygotowania tego dania potrzebujemy jedno opakowanie ciasta francuskiego, 250 g szpinaku, 250 g sera ricotta, jedno jajko, starty ser parmezan, gałka muszkatołowa oraz sól. Oczywiście potrzebujemy też foremkę, do której włożymy naszą tartę. W międzyczasie też włączamy piekarnik na 180 stopni. Przygotowujemy wałek i robot kuchenny. Bierzemy nasze ciasto francuskie i troszeczkę je rozwałkowujemy. Tak, żeby ładnie nam weszło do naszej formy. Następnie ciasto razem z papierem takim specjalnym do piekarnika wkładamy do formy. Oczywiście to, co nam wystaje, obcinamy. Do naszego robota wkładamy szpinak, który wcześniej lekko podgotowałam i oczywiście ugotowałam go z odrobiną soli. Dodajemy ricottę. Jedno całe jajko. Dodajemy trochę soli. Gałkę muszkatołową. Trochę pieprzu też. I to wszystko miksujemy. Naszą masę szpinakową wkładamy do naszej formy z ciastem francuskim. Sam wierzch naszej tarty posypujemy startym serem parmezanem. Ciasto, które nam wystaje, ładnie rozkładamy na spodzie. Następnie naszą tartę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni i pieczemy przez około 25-30 minut, aż ciasto będzie takie jasno-brązowe. Minęło już pół godziny, wyjmujemy naszą tartę z piekarnika. Życzę wszystkim smacznego.